Na logikę bym tak zrobił. Ale że gość chce iść z powrotem. What the fuck? Going back through here. I don't even want to go back. To jeszcze do piwnicy. To jest najlepsze rozwiązanie. Już to mi się podświetliło. The dragging stain again. Okej. Okay. Ale czy coś jeszcze? Nie. Tutaj myślę, że na pewno coś znajdę. Tak, zamkniętą skrzynę z elektrycznością, więc pewnie wypadałoby się tam gdzieś do niej dostać. Trzeba pewnie jakiś klucz znaleźć. Okej, no nie pozostaje nic innego jak tylko zejść do piwnicy. To jakiś kawałek, nie wiem co to jest. Jakaś plama. Nieważne. Te wszystkie drzwi pewnie będą pozamykane, chociaż nie. No dobra, na logikę powinienem stąd uciekać, ale... Okej, działa. No tutaj wygląda na razie najładniej z tych wszystkich pomieszczeń. Silikon chyba do niczego mi się nie przyda. Tak więc idziemy dalej, przeszukiwać pokój po pokoju. Okej, mam lampę. No tak. Okej, działa. Mogę sobie troszeczkę poświecić. To już jest jakieś pocieszenie. Chociaż tak naprawdę na dużego to światło nie daje. Ale zawsze coś. Okej. Finally out of the house. Tutaj kontener, o którym była mowa, gdzie jest zostawione wszystko. No betoniarka chyba mnie nie ocali. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Człowiek w takiej sytuacji raczej by po prostu biegł jak wariat przed siebie, szukając wyjścia. No ja to bym po prostu wlazł na cokolwiek i tak się przedostał. A nie tam jakieś kombinowanie z zagadkami, otwieraniem i tak dalej. Warto przeszukać, myślę, te... No na przykład tutaj. To jest ewidentnie miejsce do wyjścia, ale nie. Gra na to nie pozwoli. W sumie to ta latarka niewiele tu daje, więc... I wyrzucamy. 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 Dzień dobry. To zamknięte będzie? A nie powinno być. Jakiś list? Wow. No właśnie, już lepiej. 13 July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin, this is to inform you that according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders
you borrowed from the Daredru Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14... Okej, no to możemy sobie już darować. Przesłali po prostu jakieś pismo. One of the three suspension ladders mentioned in the letter. Okej, no ale mogę ich jakoś użyć, czy coś? Czy tak nie za bardzo? Czy teraz mam po prostu zacząć szukać trzech drabinek do zwrotu? Pomimo, że walczę o swoje życie, to trzeba jednak chyba zwrócić drabinki. Bo czemu by nie? Druga była tutaj. Właśnie, pytanie, czy potem nie będę musiał użyć tej drabinki, żeby tam wleźć. Na razie sprawdzę jeszcze tutaj. Nie, nie mogę. Okej, tu byłem. Idźmy więc dalej. Jakiś... Kurde, to tylko krzak. Nie denerwuj się. Krzak ci nic nie zrobi. Pewnie wypadałoby, chociaż nie, nie znajdę tutaj raczej żadnego oświetlenia. Z tego względu, że tu po prostu nie ma oświetlenia. Coś było? Nie. Tylko mi się wydawało. Why is everything always locked? Okej, no trzeba będzie znaleźć... Why is everything always locked? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale trzeba będzie znaleźć klucz. Tylko pytanie, gdzie tu teraz można znaleźć jeden mały kluczek? Bo raczej nie będzie sobie leżał od tak. Co tam jest? Sporo narzędzi. Jakaś torba. Teraz pytanie, gdzie ja mogę znaleźć klucz, ewentualnie jak to mogę otworzyć? Może to coś tutaj? A nie, no list już był. Ciebie kluczyku, właściwie to nie ma mojego cienia. I to jest przerażające. Jestem tak naprawdę chyba tylko duchem. No nic, no trzeba poszukiwać. Okej. Tu jeszcze nie byłem. She's dead. A, no to raczej nie jest dobre. It's dust. Similar to what I found upstairs on. She was being dragged over here through the house. Ale chyba ma też jakieś klucze. Czy co to jest? Tak, klucze. Pięknie. Oraz. It's the address of this house. Was she invited here too? Okej, no tutaj... Kurde, a wchodziłem do tego pomieszczenia, tylko wcześniej go nie zauważyłem. Co za spostrzegawczość. A, goddammit, co za spostrzegawczość. Ale teraz przynajmniej mam jakieś klucze. I pytanie, czy te klucze będą pasować tutaj.
Oczywiście, że będą. Idźmy po kolei. What's this? Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Okej. Poza tym to nic nie mogę stamtąd zabrać. Pod stołami też nic. No ale już jedno jest pewne. Mamy jednego mordercę. Spróbuję teraz otworzyć tamtą skrzynkę i zobaczymy, co w skrzynce się znajduje. Cały czas zachodzę w głowę, jak mogłem tamto pominąć? To ewidentnie było. Okej. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Okej, no to już wiem. Bo przecież udało mi się to otworzyć. Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD switch, the smallest one, and then the rest of them. The orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. I need to take a look at this before we hand the keys over to the new owner. Okej, najpierw najmniejszy, potem reszta i pomarańczowy na końcu. RCD 240, test monthly. RCD 240. These are already on. These are already on. These are already RC. These are already on. These are already. These are all. These are already. These are all. These are all. These are already on. No to już wiem. These are already on. RCD 240. Test monthly. This switch looks important. Tylko co mi to właściwie daje? Honey, if the circuit trips again. Okej, to w pewnym momencie pewnie walnie tutaj całe to zasilanie. I będę musiał to z powrotem włączać. Czy jest tutaj coś, co jeszcze przepominąłem? Chyba nie. Tu wszędzie jest pozamykane. Niestety. A gdyby tak, właśnie tak się zastanawiałem. Tam w sumie były dwa klucze. Także ja bym zabrał z powrotem te klucze. A z tego co pamiętam, tutaj były właśnie zamknięte drzwi. No przecież to było... What the fuck? Co to miało być? Co to miało być? Jesus. This place is scary. Wow. Niedobrze. Więc ja teraz muszę wejść na górę i z powrotem powłączać to. I pomarańczowy. What the fuck? No tak, było w instrukcji. No trochę zabolało, trzeba przyznać. Ale miejmy nadzieję, że to coś dało.
Okej. Jest drabinka. To dobrze. Bo właśnie tej drabinki szukałem. Po to, aby przyczepić ją właśnie tutaj. Chociaż bez tego i też powinno się dać wejść. Ale okej. Idźmy dalej. Przy okazji mi się latarka popsuła, no ale what the fuck? What the fuck? Get away from me! There he is! Okej. Uff. Get down on your knees. But I didn't do anything. Tam już bezpieczne miejsce. You are under arrest. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, he was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? You murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless.